Cześć. Przychodzimy dzisiaj do Was z testem fasolek wszystkich smaków. Podobno fasolki są obrzydliwe, więc może być ciekawie. Przemek już tutaj mówi, że będzie pluł. Nie, nie będzie, nie martwcie się, ja na pewno nie, nie zobaczycie, jak on pluje, bo on ma zakaz plucia. Mamy to po prostu pogryźć i połknąć. No, na tym to polega, tak? I teraz przeczytam Wam jeszcze, jakie tutaj są smaki. Przemek Wam przeczyta, żeby miał jakiś udział większy. Zepsute mleko, kokos, zdechła ryba, banan, truskawka, smoothie, zgniłe jajko, popcorn maślany, wydzielina z kunksa, lukrecja, wymiociny, brzoskwinia, psia karma, budyń czekoladowy, gluty, soczysta gruszka, śmierdząca pluskwa, pieczona pianka, śmierdzące skarpety, tutti frutti, brudne pomyje i urodzinowy tort. Ale będzie się działo! Jesteśmy cwani i poza tym obrzydlistwem potem mamy te dobre. I żeby nie było, że te dobre tu wsypujemy, to niestety to są te obrzydliwe. Ojoj, jaka była zielona, bo to jest tylko jedno. Dobra, mamy tutaj wsypane obrzydliwe fasolki. To czysta gruszka i glut. Ojoj, to mam nadzieję, że to jest gruszka, ja ją chcę. A też gorzej, jak to glut, to możesz zjeść jedno. Do popicia oczywiście sobie soczek kepi wziąłem, a Przemek sobie wziął wodę, bo jest bardziej fit niż ja. Nie no, powiem Wam, że ten sok jest spoko, bo on nie ma do jakoś dużo kalorii. I ostatnio mam od niego uzależnienie, mimo że nienawidzę soków pomarańczowych. Ale to nieważne, to nie była reklama kepi. Dobra, zaczynamy. Możesz zamknąć oczy albo sobie zasłonić. A ty pierwsza. Czemu ja pierwsza? No bo tak. Nie? Tak. Nie, starszy ma pierwszeństwo, nie słyszałeś? Lasuj. Dawaj, do odważnych świat należy. I teraz czekaj. To może być albo wymiocina, albo brzoskwinia, ewentualnie zdechła ryba i banan, truskawka, smoothie. Oj, oj. No to podobne. Dawaj. A mogę wąchać? Nie, nie możesz. Nie wiem, czy one pachną. Dawaj. Co to? Nie wiem. Czekaj. Nie wiem tego. Oh, jedz, jedz. Nie wiem. Czyli albo wymiocinę, albo zdechła ryba. Daj mi smacznego, kochanie. Nie wiem tego. To chyba były wymiociny. Dobra, jego plucia Wam nie pokazujemy. Nie nagrywam tego nawet. Dobra. O Jezu. Ej, ja tak teraz się zaczynam bać. Fu. Dobra. Mam. O, to może być dobry chyba, bo to jest chyba... Tak? To jest biała? Czy taka ta... Nie, w kropeczki nie. No, czyli to jest albo zepsute mleko, albo kokos. O, mleko! Fu! Ej, ale dobre. Dobre? Ej, może to kokos? Ej, nie wiem! Bo tak na początku podjechało takim mlekiem. Ej, zepsute mleko to wciąż mleko, nie? Nie wiem. Spoko jest. Nie wiem, ja dużo razy w życiu wypijam zepsute mleko i potem wymiotowałam i bolał mnie brzuch, więc... Może już jestem przyzwyczajona. Dawaj! To jest? To jest ta brudna pomyja albo urodzinowy tort. No trzymam za ciebie kciuki, żeby to był urodzinowy tort. To dwa niedobre będą. Dawaj, gryź. Torcik. No nie wiem. Czy tak ci pomyja smakują? Chyba ten tort. Spoko. Ej, bo tych punktów to my chyba nie zbieramy, nie? Trudno. Jakoś tak. A może i nie? O Jezu, to jest coś niedobrego. Czyli jednak brudne pomyje. Chyba tak, o Jezu. O gryź. Mi się wydaje, że to były brudne pomyje. No ale to mogło być też, nie wiem, śmierdząca pluskwa. Gdzie ty to masz? No tu. Nie, tam to było w takie kropeczki kolorowe. I żeby było ciekawiej, to my zjemy cały ten kieliszek. Nie no, może nie. Te białe, co zostaną, to ich jest dużo strasznie, więc będzie wiadomo. Dobra.
Ojoj, co to? Jakiś taki bursztynowy. To jest psia karma albo budyń czekoladowy. Ej, spoko, psią karmę mogę w sumie. O fuj, jednak nie! O! Już wiem, co mój pies czuł całe życie. Ej, Boże, pożygam się. Ale czuć mięsko, czajcie? To chyba jakaś z indykiem. Fu, nigdy więcej. Nie chcę tego przechodzić. Powiem wam, że psy to mają przesrane. Teraz ja. Oho, znowu biały. Kokos albo zepsute mleko. Nie, zepsute mleko jest spoko, nalejcie to zjadę, dawaj. Dobra, spróbuję. Nie wiem, co to jest. Ale takie spoko, nie jak mleko. No bo kokos w sumie też może smakować trochę mlekiem. No może i to jest kokos, ale też nie jest to za dobre. Pierwszą połkniesz, czy znowu wyplujesz? Dawaj, gryź. Czyli kokos, tak? Chyba tak. Dobra. Przemek siedzi. Patrzy się, one wszystkie są jakby zepsute. Ej, wyski to niedobre są, a ta psia karma mi weszła w zęba, będę ją czuła pół dnia, ale... Wiecie, jak to ciężko wymyć szczoteczką, nawet elektroniczną, przecież to kurde są żelki. Ach, ten czas szybko leci, znowu ja. O! Jest mój ten wymaszony. Chcesz, kochanie, połowę? Mogę ci zostawić? Nie, nie, nie. Dobra. To nie będzie dobre. Jest obydwa gruszka. Ej, gruszkę ja mam tam, kurde. To były gluty. Pajec. Fuuu! To było obrzydliwe. Serio? Na pewno ten twój ten, nie wiem co ty tam miałeś. Już bym mogła jeść psią karmę do końca życia, na pewno nie te gluty. Fu! Fu! To jest jasne takie, czyli albo wymyciny, albo brzoskwina. Albo zdechła ryba, albo banan, truskawka. Nie ma covida, nie bójcie się. Oj, nie wiem czy mogę to mówić, czy mnie filmiku nie usunął. Przemek to wypika. A chyba dobre. W końcu. Co to może być? Czyli brzoskwinia albo smoothie? Nie, to jest banan. Mhm. Taki to masz szczęście, nie? Dobra. No nie! Ja chcę tort urodzinowy, nie chcę tej pluskwi. Brudny pomyje. Brudny pomyje albo tort. Nigdy mój tort urodzinowy tak nie smakował. Ja wątpię, że to są pomyje. O Jezu, to są pomyje, fu. Kto teraz? To teraz ja. Aha, współczuję. Znowu ojoj, biały. No nie, to jesteś... są dwa niedobre. Ojej. No co ty? Może w końcu trafisz na ten niedobry? No ale wtedy to kokos też miał niedobry. Z oczkawkę mam. Nie wiem co to. Dobre czy niedobre? Bardziej. Tak jak to ostatnie, to chyba kokos. Wracamy niestety do mojej kolejki. O Jezus Maria. Co to jest? Aha, czuję, że to zdechła ryba albo wymycina. Nie, to jest śmierdząca pluskwa albo pianka pieczona. Tak? O Jezu, to pianka chcę. Co to pluskwa? Powiedzmy sobie tak, tego przed chwilą nie było i ja nie chcę pamiętać tego smaku. Ale to było na pewno coś niedobrego. Fu! Już by dziary przeszły. Kończymy już to? Nie, nie kończymy. Jest dalej. Ej, ja chcę czarną, czajcie? Jezu, tylko ja to jest... nie chcę na czarno trafić. Czemu, lukrecji nie chcesz? No może znowu biała. Dobra, to możesz kolejną wylosować. To nie ma sensu. To daj mi tą białą tutaj. Oho, zaraz poczujesz to, co żona czuła chwilę temu. To jest to samo.
smacznego, kochanie. To jest chyba pianka. Aha, fajnie. Ja też nie jest dobra. Moja też się zapowiadała spoko na początku, wiesz? Się zastanawiam, czy to nie były wymyciny, bo aż mi się zechciało wymiotować po tym. Czyli co? Pianka, ale to nie jest dobre. Dobra. Ogólnie wracamy do domu około 8 godzin, nie? Bo jesteśmy we Wrocławiu, jedziemy do Zamościa, więc jeszcze Kraków chcemy po drodze. I tak się zastanawiam, czy nie będziemy wymiotować tak na zmianę. Przemek w lewe okno, ja w prawe, potem na odwrót. Nie, dobra. Te fasolki ogólnie wyglądają bardzo ładnie, no. Tak, no nikt by nie pomyślał, że to są takie obrzydliwe smaki, nie? Dobra, ja chcę czarną. Teraz ja? Tak. No kurde, no, co to? Boję tego jeść. Czego ty nie ma? O, jest popcorn. O nie, jest popcorn. To jest coś białego w kropki, czyli... O Boże, brudne pomyje znowu. No nie, ja się tak nie bawię. To nie, to jest tort. A ja też tak nie smakował nigdy tort. No i mamy są lepsze. Spoko jest. Taki mega słodki. Nie wiem, czy byś to zjadł, bo ty nie lubisz takiego słodkiego. Smakuje jak takie... Takie pianki bardziej. To nie była pianka? Nie, to nie mogła być pianka. Bardziej smakuje jak pianki. Ja nie lubię pianek, więc dla mnie to tako, ale słodziutki jest. Dawaj. No, zaraz ja. No i znowu to samo. Nie, to nie jest to samo. No jak nie jest to, to samo? To jest albo brudna pomyja, albo urodzinowy tort, albo śmierdząca pluskwa, albo pianka. Dawaj. No to wszystko już było. No dobra. Nie wiem, to nic nie przypomina żadnego tego smaku. Ale chyba to jest dobry smak. Naciesz się nim, bo za chwilę znowu będzie pewnie jakiś niedobry. Słodki bardzo. No to czyli masz urodzinowy tort. Bo to nie przypomina tortu, ale jest bardzo, bardzo słodziutkie. Takie miłe, ale za słodkie. Mhm. No, to masz urodzinowy tort. Dobra. Ej, to jest... Co to jest? Nie wiem, co to jest, ale to, to jest... To Tutti. Możliwe, ale... Albo śmierdzące skarpety. Przestań. Odejdź. Tutti frutti chyba. Ale to nie jest dobre. Może skarpety? O fu, chyba tak. Do zęba mi się przykleiło. Na szczęście teraz Przemek. Oho. Brzoskwinia, wymiaciny, zdechła ryba albo bananowo-truskawkowe smoothie. Ty masz szczęście w życiu, więc ty będziesz miał ten dobry pewnie. Nie, nie chcę tego jeść. Jest, jest. Jadłem już to. Ale w dobrym kontekście czy w złym? No to jest ta banan-truskawka. Dobra. To ten co ja chciałam. To jest chyba zgniłe jajo albo popcorn. Mam nadzieję, że to popcorn, bo jestem ciekawa jak smakuje popcorn. Znając życie to będzie zgniłe jajo. Fu, to było zgniłe jajo. Cztery fasolki odłożyliśmy na bok, bo to już były takie, co były max razy, czyli biała, pomarańczowa i tak dalej. No trochę ich jeszcze zostawiliśmy. Teraz ty czy ja? Ty. Na pewno? Mhm. Na pewno? Tak. Kłamiesz? No nie, no przed chwilą ja miałem tego banana. A, zapomniałam, że to jest też człowiek warto. No nie, no i mówiłam, zostawmy jedną białą, bo ja ją chcę i ją kurde mam. Jak to będzie nie kokos, to... Do widzenia. Czajcie. I to wcześniej to na pewno był kokos, bo to smakowało jak takie... To smakowało jak grzygi. Aby ryba zepsuła to, fu! Teraz ty. Ja.
Co to może być? To jest taki bardziej pomarańczowy, jasny, zdechła ryba albo... Pewnie smoothie, no. Gdzie ty byś miał coś gorszego? Znowu chyba to samo, znowu banan. Spadaj, to jest nie fair. Dobra, Przemek się rozkoszuje tutaj bananem, a ja poluję na czarną, będzie czarna. O, ej, jest czarna, nie podglądałam, żeby nie było, po prostu jakoś tak sobie dobrze ułożyłam. To jest Lukrecja albo wydzielina z Kungsa. Boże, niech to będzie Lukrecja, ja kocham Lukrecję. To nie była Lukrecja. Zostały tak o, pomarańczowe, białe chyba w kropki, tak masz? Tak, i to nie wiem co to może brązowe być. I czarne, więc... fu! Nie wiem, to albo popcorn. To jest popcorn jaja. Albo zgniłe jajo, no. Pewnie popcorn, no. Zgniłe jajo. O fu. Pamiętacie, jak Przemek narzekał wcześniej na coś, co było? A, to kokos i mleko, no. To po tym, aż mu się jednemu nie dobrze zrobiła. Nie, tragedia to jest. Ej, ale patrz, ja mam prawie same złe smaki, a ty masz co chwilę to smoothie, więc to nie jest tak źle jeszcze. No ale cały czas ten sam. No ale no wiesz, no masz dobre, a tak byś mógł na jakieś żygi trafić, pewnie ja zaraz trafię. No trafiłem na samym początku. Niech to będzie Lukrecja, błagam. Nawet tego nie rozgryzam. To była ponownie wydzielina z Kungsa. Sandra, to masz szczęście. No, ale fuu. A znowu wymiociny? No miej te wymiociny chociaż raz. To chyba teraz wymiociny i brzoskwinia. Zobaczmy. O Jezu. Fuu. Smacznego. Jezu, ale niedobre. Widzisz, w końcu masz coś niedobre. Wiesz co, ja ciągle czuję. Teraz ja, tak? Tak. O Jezus Maria, jak ja mam to samo, to się nie jecha, zmetuję tutaj. Brzoskwinia! Ej, ale sztos! Słodziutka taka, nie? No nie trafiłem jeszcze na brzoskwinię. Nie? Nie, tylko banana miałem to jeszcze. Ej, mega! Ja jest takie... W sensie czuć, że jest brzoskwinia, ale nie jest taka bardzo, bardzo mega wyczuwalna, tylko są jeszcze tak jakby była truskawka, banan, ale jest mega naprawdę. Ej, dobre to było. To bym mogła... Ojej, jedno już tylko podobno zostało. Na nią nie trafił. Dawaj, dawaj. Ja mogę na nią trafić, ale tylko jeśli to jest brzoskwin. Brązowa, czyli... Budyń albo karma. Karma. Tak? Mhm. Ale spoko jest tak. Nie, jak się tak trochę wgryziesz, to czujesz mięso. Ty lubisz, wiesz, mięso, więc... Nie wiem tego. Dobra. Oj, budyń albo karma. Chyba jest budyń. No. Widzisz, tak blisko byłeś. Mhm. To smakuje jak taki budyń z galwy. Bo oni mają taki mega, mega gorzki. Spoko jest. Mhm. Taka gorzka czekoladka. Zostało nam się 10 fasolek, czyli po 5. Dawaj. 10? Mhm. Jaki to? Nie wiem. Ej, bez kropek pomarańczowy. Mi się wydaje, że to jest zdechła ryba albo banan smoothie, bo jest jaśniejsze, wiesz? Tak, bo skoro brzoskwinia była ciemna, to tam to musi być banan smoothie. Rybunia? Nie, coś słodkiego. Banan smoothie po raz piąty. Ale to już połkniesz, co nie? Mhm. I wiecie, co wam powiem? Nawet jak są te dobre fasolki, typu ta brzoskwinia, to one bardzo odbiegają smakiem od tych, bo te są takie typowo słodziutkie, po prostu mają inny smak, a te mimo, że są dobre, to i tak mają tak jakby dodatek jakiś niedobry, żeby ktoś nie mógł ich dobrze zjeść. Dobra. Teraz ja? Tak.
To jest biała w brązowe kropki. To jest śmierdząca skarpetka albo pianka. Pianka. A to nie jest urodzinowy tort? Nie, one są wszystkie podobne. Fu, obrzydliwie słodka jest. No powinny być jakieś niebieskie, czarne, fioletowe, różowe, co nie? Żeby były takie różne, żeby było widać, która do która. Dobra, ja losuję. O nie. No jak to Lukrecja, to normalnie cię zjem. Lukrecja? Wydzieli nas Kongsa? Nie wiem. No Lukrecji się nie da nie poznać. Co ty? Od pierwszego ugryzienia poczujesz Lukrecję. Mm. Ale aż... tu nic nie czuję. Aż tak ci posmakowała wydzielinka z Kongsa. Albo polubiłeś Lukrecję w końcu. Też jest szansa. Będę mogła jeść z tobą cały worek. No to Lukrecja, bo to słodkie jest. No i to nie fair. Czego ty masz mój smak ulubiony? No ale ona nie smakuje jak Lukrecja. Dobra, to teraz ja. Ojoj, co to było? Zdechła ryba albo... Niech to będzie banan smoothie, w końcu chcę go spróbować. Ej, ale odjazd. Ale to nie smakuje jak banan smoothie. No wiem. Smakuje jak taki... No w sumie jak banan z truskawką. Były jakieś takie gumy balonowe, gumy takie zwykłe, te z mamby. Chyba to samo. Też jest chyba guma balonowa. Dobra, smakuje mi. To teraz, dobra. Teraz kto? Chyba teraz ja. Ty, no bo ja miałam to banan smoothie. To jest chyba tort ten i pomyję. A mi się wydaje, a może i tak. O kurde, fu. Jak jest? Brzydliwe. Wiem. Dało nam 5 fasolek, czyli teraz ja. No i to jest ta pomarańczowa jasna, czyli... Brzoskwinia? Nie, banan, truskawka smoothie albo zdechła ryba. Znowu to dobre. Serio, to mi przypomina jakieś słodycze. Trochę jak takie lody smakują, bo często są banan, truskawka wymieszane właśnie. No, tak mi się wydaje, że to lody. Kiedyś były jeszcze takie odjazdowe lody w takich kwadratach. W prostokątach. I babcia je zawsze kupowała. W Leclerku chyba. No ona szła i kupowała 3 takie wielkie paczki. No naprawdę, aż ja muszę zapytać jakie to były, bo naprawdę były odjazdowe i ja je lubiłam. Zostały 4. Czy to ja zjem ostatnią? O nie. Co to jest? To może być pianka albo pluskwa. Zobaczymy. Nie wiem, coś słodkiego, chyba ta pianka. Nie, jest źle. No to też nie jest dobre. To teraz ja. O Jezus Maria. To jest ten, ciemniejsza, czyli wymyciny albo brzoskwinia. Niech to będzie brzoskwinia, błagam. Wymyciny. Było tak, czekaj. Popcorn no. Albo jajo zgniłe. Albo zdechła ryba, brzoskwinia smoothie. Jezus Maria, chcę brzoskwinia smoothie albo popcornik. Jest. No, chociaż to... nie wiem, czy jest. Znowu ta zdechła ryba. I? Nie wiem. To nie jest ani zdechła ryba, ani banan. A brzoskwinia? Też nie. To jest dziwne. No, nie wiem, ale to nie jest dobre. Czyli może zdechła ryba, tylko po prostu źle czuję. Ostatnia fasolka należy do mnie. Wielka chwila. Mamy popcorn maślany albo zgniłe jajo. Zgniłe jajo już miałam, chciałabym popcorn. Proszę. I co? To nie był popcorn. Fu! Boże, przecież to zgniłe jajo, to ono śmierdzi jak...
Nie wiem. Jezu, ja aż czuć, jak się wypluwa. Naprawdę, to jest... Ono bardziej smakuje, szczerze mówiąc, jak zdechła ryba i zgniłe mleko zmieszane, niż jak taka... niż jak sam ten smak. Dobra, otwieram to i teraz patrzcie. Chcesz dobrą fasoleczkę? Chcesz. Nie wiem, czy chcę. Ja wzięłam chyba przez kwinię. Ja chyba też. Ej, dobra. Odjazd, nie? No, słodkie, mocno. A to co to? Zielona. O! Arbus! Może jeszcze z tego coś nagrajmy. To było dobre. No. Mamy nadzieję, że podobał wam się dzisiejszy filmik. Poświęciliśmy się bardzo. Naprawdę. Więcej tego nie zjem. No nie, ja chyba też nie, nigdy w życiu. Chyba, że z kimś innym będę nagrywać, bo z Przemkiem już nie będzie sensu, skoro już teraz nagrywaliśmy. Ja mogę cierpieć dwa razy, on nie musi, to nie jego kanał. Nie, mamy nadzieję, że podobał wam się dzisiejszy filmik. Bardziej niż nam. I zapraszamy was do zasubskrybowania mojego kanału oraz zostawienia łapki w górę. Zapraszam was też na Instagrama mojego i Przemka. Tutaj gdzieś będą, jak Przemek doda. To było naprawdę obrzydliwe. Naprawdę. Zapomnieliśmy jeszcze dodać, fasolki zakupiliśmy na Allegro za 14,99 zł, z wysyłką wyszło 23 prawdopodobnie. I uważam, że był to najgorszy interes naszego życia. Gorszego już nie będzie.